Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś mamy sobotę, 29 dzień stycznia. Na dzień dzisiejszy są słowa z Księgi Ezechiela, 37 rozdział, 23 wiersz. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i będą moim ludem. I z pierwszego listu do Koryntian, z 3 rozdziału, wiersz 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, i że Duch Boży mieszka w was? Dzisiejsze fragmenty Słowa Bożego przypominają nam o niezwykłej prawdzie dotyczącej działania Pana Boga. Pana Boga w twoim i w moim życiu. Pan Bóg jest tym, który przychodzi, aby oczyścić. Oczyścić to, co zabrudzone z powodu grzechu, z powodu naszych złych decyzji, złych wyborów, często z powodu naszych zaniedbań. Tak często zdajemy sobie sprawę z tego, że grzeszymy i potrzebujemy ratunku, potrzebujemy pomocy. I Pan sam bierze się do działania. Chce przyjść z pomocą Tobie w Twoim cierpieniu, w Twojej niedoli, w Twoim grzechu i bezradności. Chce przyjść, aby pomóc Ci zrobić porządek i poukładać wszystko w Twoim życiu. On składa deklarację, wybawię ich z ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem. Ta wspaniała Boża obietnica spełniła się w Jezusie Chrystusie, który oddał swoje życie za mnie, za ciebie, abyśmy Jego łaską, Jego krwią zostali obmyci i byśmy mogli żyć w nadziei. Bez tego wspaniałego daru, Bożej miłości i Bożej łaski, bez tego nie mogłyby zrealizować się słowa apostoła Pawła, mówiące o tym, że ludzie wiary, ci, którzy zaufali Bogu, którzy przez Niego zostali oczyszczeni, stali się świątynią Bożą, prowadzoną przez Ducha Bożego. To, że Pan Bóg przychodzi do ciebie, chce cię oczyszczać, chce obdarzać cię swoją łaską, to Jego działanie. Nie jesteśmy w stanie na nie zapracować, ale jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nie, byśmy, wiedząc, jak wielką odpowiedzialnością jest bycie świątynią, bycie świadectwem, miejscem, gdzie Pan Bóg może być uwielbiony i wywyższony, byśmy każdego dnia chcieli swoim życiem, swoim zachowaniem, swoją relacją z drugim człowiekiem, swoim nastawieniem do życia oddawać Mu cześć, przynosić Mu chwałę. W tym zadaniu nigdy nie pozostajemy sami. W tym zadaniu prowadzi nas Bóg. Bóg przez Ducha Świętego, który chce dawać nam mądrość, który chce nas w tym wspierać. Dlatego chciejmy każdego dnia oddawać się w Jego ręce. Pozwalać, aby czyścił nasze serca, aby czyścił to, co przez nas samych zabrudzone. Z pokorą chciejmy wyznawać Mu każdy nasz grzech. Niezależnie, czy traktujemy go jako coś wielkiego, czy jako coś małego, każdy tak samo wymaga Bożej łaski, przebaczenia, każdy tak samo sprawia, że potrzebujemy ratunku. A kiedy doświadczamy tej Bożej mocy, tej łaski, chciejmy, aby nasze życie było jak świątynia, miejsce chwalenia i uwielbiania Pana Boga, miejsce, które promienieje Jego chwałą, i które sprawia, że ludzie garną się do Boga, chcą Go poznawać. Niech Duch Święty umacnia nas w takim właśnie świadectwie i niech sprawia, że bycie świątynią to wielki zaszczyt, wielkie błogosławieństwo i niezwykła odpowiedzialność do składania świadectwa przez każdego z nas. Dobrego dnia, zostań z Bogiem. Do zobaczenia.